Hej, cześć, witam was wszystkich Hej, bardzo ty! serdecznie z tej strony Pokaż mi. Tory152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Mam Zagrajemy dla w ciebie. Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Dzie? Zaczynamy dzisiaj od oddania wszystkich Dzie? run. Poza Dzięki. odcinkiem ja sobie troszeczkę pohandlowałam, więc nie mamy już zbędnego syfu w ekwipunku, ale za to mamy dużo kaski i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Myślę, że jesteśmy całkiem dobrze przygotowani na wyprawę, natomiast mamy punktów nauki bardzo dużo, a 47 plus kolejny poziom przed nami, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie nauczyć się co nieco, to znaczy chodźmy na przykład do Karamona, żeby nauczył mnie więcej w walkę bronią jednoręczną, ponieważ wydaje mi się, że nam się to przyda. Może nie będziemy się od razu uczyć do 100%, bo kto wie, może jeszcze jakieś bonusy uda nam się wyciągnąć. Ale też fajnie byłoby się nauczyć kuszy na wyższy poziom. Są takie potwory, gdzie ta kusza jednak się przydaje. Szczególnie, że ja też z niej właśnie korzystam. Więc zróbmy to. Nie wiem, czy ktoś mnie nauczy kuszą tutaj w gildii. Chyba nie za bardzo, bo z tego co pamiętam, kusznika to tutaj nie było. Natomiast Karamon powinien tutaj być i móc nauczyć mnie walczyć bronią jednoręczną. Także spróbujmy. Cześć, Karamon. Gratuluję. Niby czego? Lorenzo kazał mi przekazać... O. No w końcu! Nie narzekaj. Dzięki okay. za wszystko. Gdybyś mnie potrzebował... Nawet o tym nie wiedziałam, dobra. Chcę... Park? Dawaj. Nieźle ci idzie? Dzięki, w sumie możemy jeszcze dać więcej sobie. 91, dobra. Nieźle ci idzie. Ty będziesz w stanie mnie tak po prostu nauczyć jeszcze więcej? Ej, no to ja się uczę do 100%. Jesteś co? Raz. Dwa. Jest. Trzy. Jest. Czy mi brakuje jeszcze jednego punkta? Tak! Jesteś coraz lepszy. No teraz to już mnie, chłopie, więcej nie nauczysz. Mamy 100% w broni jednoręcznej, moi drodzy. Gorzej, jak dostanę jakiś bonus z najlepszej broni, może tak być. Ale kurde, nie mam co i tak robić z tymi punktami, więc to była chyba naprawdę bardzo dobra inwestycja. My dzisiaj lecimy sobie w okolice winnicy Rity, ponieważ myślę, że zaczniemy od tamtego miejsca, a później udamy się tam, gdzie jest Garros, żeby wykończyć orków. Także wykorzystajmy sobie teleportację. Dobra. Do jaskini opuszczonej przy winnicy. Widzę, że tutaj się zrespiło parę badziewia. Mamy też całkiem niezłą zbroję teraz. I ten miecz to jest w ogóle cudo. Podejrzewam, że będziemy mogli mieć jeszcze lepszą broń. Może w 6 rozdziale. Tam jakiś łowca nagród. Ale jesteśmy już naprawdę dobrze przygotowani. Teraz już za każdym razem powinien nam wchodzić kryt. Tutaj chyba słyszałam coś. Dosłownie są jakieś wargi. Teraz by się jeszcze tylko przydało mieć lepszą ochronę. Ale dobra, na wszystko oczywiście przyjdzie pora. Nie ma co się jakoś bardzo pieklić. Będzie co ma być. Wow, nie wierzę w to, że mamy 100% właśnie w broni. Tak jak mówię, pewnie dostaniemy jeszcze jakiś bonus, bo wcześniej przecież nasza broń nam dawała. Te książki również, ale ja nie mam za bardzo na co wydawać punktów nauki, a skoro udało mi się do 100 się nauczyć, to jest okej. Znaczy nauczyć. Mamy tak naprawdę wyuczone 79%, więc zawsze jak zdejmiemy amulety i na przykład wymienimy na coś innego, no to tej premii dalej nie będziemy mieć. No, ale na razie zostajemy tak przy tym, jak jest. Tutaj mamy oczywiście Oktawa, więc ruszajmy w takim razie na wyprawę. Hej! Cześć, Oktaw. Myślisz, że wyjdziemy z tego cało? Widzisz tych ludzi? To najlepsi wojownicy na całym Archolos. Jeśli dasz się chociaż zadrapać, to będzie to wyłącznie twoja wina. Mhm. Wiesz, jak zmotywować człowieka. Do ataku! Spoczko, no to idziemy. Czuję się naprawdę dobrze przygotowana mimo wszystko. Tam jacyś bandyci albo uchodźcy. W sumie to niech sobie tam będą. Ogólnie w ogóle okazuje się, że jedyny list gończy, jakiego nie wykonałam, to jest ta hiena cmentarna. A co najciekawsze,
co myślę, że dużo z was tego nie wiedziało, to to, że jeżeli chodzi o te hieny cmentarne, to okazuje się, że ta hiena to nie miała być w mieście na cmentarzu, tylko w Silbach. I to jest w ogóle rzecz, która mnie cholernie zdziwiła, więc tam musimy się udać na cmentarz w nocy i wykończyć gościa i wtedy będziemy mieli wszystkie listy gończe załatwione. Dobra, nie wiem, gdzie ci orkowie niby mają być. Czyżby w tej jaskini? Tak. Chyba, że idziemy sobie tylko takim skrótem tutaj. Myślę, czy ich naprawdę tak dużo było od strony bagien? Bo jedną grupę... O, jest, tak, zdecydowanie. Dobra, oczywiście oni, Oktaw nie może zginąć, także nie przejmujemy się tym, że on obrywa. Ja teraz też mam zdecydowanie lepszego kryta, troszeczkę lepszą zbroję, ale trochę to chyba dobrze powiedziane. Ja bym wolała chyba pana szamana najsampierw wykończyć. I pana kusznika. Tutaj też jakiś ork. Jak widzicie, oni już nie stanowią takiego problemu jak wcześniej. Pięknie. Tutaj jest chyba mniejsze troszeczkę obozowisko. Mamy... Tak, mamy już elitę i mamy herszta. I mamy szamana też. Ale tak, ja bym się zajęła najpierw... Ała. Tutaj... O, matko. O, i proszę bardzo, kolejny poziom. Pan szaman. No, to nie było zbyt przyjemne wszystko. Dobra, bo ja nie chcę teraz tego herszta lać. Raczej elitę. I teraz się zapiszemy tak prewencyjnie, żeby nie było. Z Garrosem też raczej nie powinno pójść jakoś trudno. No, ale jak nie pierdyknie... No. Dobra, dzięki ci. Teraz poszło już sprawnie. Nie wiem, czy jacyś jeszcze tutaj będą? Ten ich przywódca to był kawał sukinsyna. No. Ale ty, Marvin, w życiu nie widziałem, żeby ktoś walczył z taką determinacją. Dzięki, stary. Dziękuję. Ty również nie dałeś im szans. Ale ta zbroja wilczych synów jest piękna. Może się jeszcze na coś przydam. Dostaliśmy ją oczywiście, jak jeden odcinek bonusowy nagrywałam. Tego herszta oczywiście sobie przeszukamy, bo warto. Weźmy sobie takie mniejszą, większą i jeszcze taką małą. No i co? I myślę, że będziemy teraz zmierzać z powrotem do teleportera i pójdziemy sobie na bursztynowe wybrzeże. I jeżeli nam starczy czasu, to zaczniemy sobie to zadanie z Lorenzo. Chociaż wolałabym na nie przeznaczyć całkowicie osobny odcinek, więc wydaje mi się, że zrobimy tą rzecz, o której wspominałam chyba w jednym z odcinków bonusowych, czyli udamy się do karczmy Helgi, do miejsca, gdzie przebywał nasz wuj. I później udamy się do kanałów, ponieważ okazuje się, że wuja prawdopodobnie nie ma tam, gdzie być powinien. Także fajnie będzie sprawdzić, co i jak z tą sprawą, jak to wygląda. Tutaj, jak widzicie, poszło całkiem sprawnie, raczej nic trudnego. Ciekawi mnie, czy mogę się teleportować znad tamtej jaskini. Byłoby to co najmniej ciekawe chyba. Zaraz może zobaczymy zresztą. Tutaj widzę, że się nic nowego nie urodziło na tym polu. Żadnych nowych roślin, ani niczego. Tutaj też bezpiecznie. O ile można mówić, że w takim lesie, gdzie były szkielety, jest dalej bezpiecznie, bo wiecie, one się w każdej chwili mogą pojawić znowu. Dobra, no, tepniemy się oczywiście. Od razu na bursztynowe wybrzeże. I będziemy mogli ruszyć w stronę latarni morskiej. Także na spokojnie. Bursztynowe wybrzeże. Gdzież to jest? Mamy. Dobra, może zejdziemy taką normalną drogą, żeby się za bardzo nie poobijać. Tutaj oczywiście łowca nagród. Chyba go przeszukałam, ale ciało po prostu nie zniknęło. Wiecie co, jeżeli będziemy chcieli zarobić pieniądze, chociaż nie wiem, jak bardzo nam się to jeszcze przyda, to myślę, że będziemy inwestować w właśnie łuczarstwo i kowalstwo, bo nauczyłam się tego oczywiście, a w sumie nie korzystam. Znaczy się oczekuję na jakiś nowy schemat na łuk, znaczy się na kuszę, ale jest ten problem.
Mówiąc wprost, jest z tym problem, bo po prostu Frida nie sprzedaje mistrzowskich schematów i nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy po prostu one się odblokują od 6 rozdziału, czy jest jakiś inny łowca. Może z Detlowem mogę teraz handlować? Masz jakiś plan, jak dostać się do latarni? Przed chwilą zajęliśmy się ewakuacją rybaków. Poczekamy, aż zapadnie zmrok i pożyczymy jedną z ich łódek, by dostać się na drugą stronę. Mhm. Musisz być w pełnej gotowości. Walka rozpocznie się dokładnie w momencie, w którym zejdziemy na ląd. No, może być nieciekawie. Bierzmy się do pracy. No. Zobaczymy, mogą sobie wziąć jakieś, wiecie, jakieś wzmocnienie skóry, obrony i takie tam sprawy. No, tutaj jest jedna wielka rozpierducha. Natomiast widzę, że Garros to tutaj kosi wszystko. Dobra. O matko. Ci orkowie to... Aha, bo to wszyscy na mnie się rzucili. Fuck me, Garros. Garros, pomóż. Garros. Garros, cholera. Ale zaraz se zginę. Ten herszt mnie zaraz dojedzie. Oczywiście mnie zastrzelili. No tutaj jest naprawdę niezła imba. Może wypijemy sobie jakieś eliksiry wzmocnienia. Na przykład, nie wiem, siły. Albo zdrowia. Albo obrony. Albo wszystkiego naraz. Już mamy takie osiągnięcie oczywiście, ale no, może warto spróbować. Jest też w ogóle parę osiągnięć, które chciałabym wam pokazać. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić przynajmniej 2 osiągnięcia. Także nawet 3 będziemy w stanie zrobić. Natomiast no, najpierw musimy tutaj ogarnąć tę sprawę z tym bursztynowym wybrzeżem i z tą latarnią. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie, łyknijmy. Ja mam tutaj 2 eliksiry. 150 punktów życia mam dodatkowo dzięki temu. Okej, dobra. Wypijemy na wzmocnienie siły. I wypijemy na wzmocnienie życia. I wypijemy na wzmocnienie obrony. Wydaje mi się, że to się może przydać. Bo jednak tam naprawdę jest niezła akcja na tej wysepce. Szczególnie, że wiecie, tam ci tankują do momentu, jak nie umarli. Hej. Garosik, bierzmy się do pracy. Nie jest za ciekawie. Dobra, ja bym wolała chyba tutaj od tyłu zaatakować. Garros sobie poradzi. A ja być może kogoś tutaj nawet zaskoczę. Na przykład tego pana szamana. Dobra. Oni już wszyscy leją Garrosa, na to wygląda. Dobra. W sumie ten herszt to już praktycznie zginął. Dobra. Widzę, że się teraz obeszło. Czemu zawsze nam powierzają najgorszą robotę? Nie wiem, Garros. 10 razy wolałbym atakować na bagnie, niż na tej cholernej wysepce. Wierz mi, tam było równie ciężko. No. Może masz rację. Zostanę tu i rozejrzę się w poszukiwaniu kolejnych wskazówek co do reszty hersztów. Jakich reszty? Możemy już wrócić i... Widzę, że zmarnowałam sobie te mikstury, bo nie były przydatne. A my już mamy wszystko wyklepane. Orkowa zaraza. 4 orkowych hersztów leży trupem. Najtrudniejszy będzie atak na farmę Bermara. Muszę wrócić do domu Kaleba i porozmawiać z Eurikiem. Dobra, no to robimy to. Nie chciałam tego, tylko chciałam sobie chycać. Właśnie. Dobra. W sumie, no nie ma tutaj rybaków, więc nikt nas już nie przewiezie do miasta, także musimy się tepnąć jak najbliżej. A najbliżej będzie do portu... Chyba z kapliczki Adanosa. Jezu, znowu się pomyliłam. Kurde, jakbym grała w pierwszy raz w tego moda, no nie? Aż któryś raz. Ej, a która jest godzina? Jest północ, wiecie co? To chodźmy tą hienę zabić cmentarną w Silbach. Co o tym sądzicie? Bo mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry pomysł. Chodźmy. Gdzie jest Silbach? Silbach, Silbach. Ta hiena powinna być tu. Ha,
Aha, mam cię. Hej. Mam cię. No, mam cię. Do widzenia. Pięknie. Wiecie, myślałam, że to te hieny, które są w mieście, a to jakaś taka zwykła laseczka w ogóle, no nie? Dobra, to fajnie. Mamy tutaj ogarnięte. To możemy wracać do miasta. Tylko oczywiście jestem rozczarowana. Dobra, wiecie co? Napiję się takiej mikstury many. W sumie i tak mam ich tu... Nie używaj mi telekinezy. Kapliczka Adanosa. Niestety jest ciemno, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo to nie jest uciążliwe. Chodźmy od razu do Kaleba. Tak naprawdę jesteśmy już na końcówce tego questa. No, została nam jeszcze główna bitwa na farmie. Zobaczymy, jak tam sobie poradzimy ze wszystkim. A, i przy okazji, ale to może później. Chociaż jestem teraz niedaleko Helgi, więc może byśmy teraz tam skoczyli. A nie, już minęłam sobie Helgę. Dobra, Helga jest po drugiej stronie. Dobra, no to do domu Kaleba. No i mamy wszystkich orkowych dowódców z głowy. Eurig jest chyba na samej górze. Czego u diabła chcesz? Chyba, że śpi. Oczywiście, że nie. Gdzie są wszyscy? Nadszedł czas, byśmy odzyskali farmę Bermara. Nie wiem, jak długo pozostali dadzą radę odcinać farmę od posiłków. Spotkajmy się pod starym wiatrakiem. Mhm. Liczyłem, że reszta dołączy do nas. Wszyscy mają swoje role do odegrania. Nie bój się, Huxley idzie z nami. Dobre i to. Widzimy się na miejscu. No, trochę słabo, że wiecie, największe miejsca, my idziemy sami. No, trochę słabo. Dobra, przyśpijmy się do rana, bo będzie zdecydowanie przyjemniej. I teraz, skoro pod starym wiatrakiem, to dobrze będzie wziąć gońca pod gildię, pod kopalnię gildii kupieckiej. Także znajdźmy sobie gońca, który powinien być tutaj wyżej. No i oczywiście będziemy pędzić. Tak jak wspomniałam już dzisiaj, zastanawiam się, co z mistrzowskimi przepisami na łuki i na kusze, bo naprawdę jakbym grała kusznikiem, to byłoby mi strasznie smutno na przykład, że nie mogę mieć lepszej kuszy na piątym rozdziale, to trochę takie, wiecie, słabe, no nie? No bo aktualnie ta złota kusza, którą mam, jest najlepsza i nie znaleźliśmy lepszego schematu ani niczego. Hej, ty. Cześć, gońcu Araxos. Zabierz mnie do kopalni gildii kupieckiej. Dobra, jesteśmy pod kopalnią. Tutaj może być... Ach, bo tutaj ci panowie byli głupi. Myślę, że są na mnie wszyscy, no nie? Wiecie co? To może falę mrozu byśmy zastosowali. Ja mam ją gdzieś tutaj. Mam lodową falę. Już się na mnie rzucają. Fak, nie zadziałała na nich. Ale już nie mam teraz możliwości, żeby mi kryt nie wszedł. No teraz to jestem w sumie koksem. Dobra tam, zmarnowałam te fale, ale w sumie to w dupie. Dobra, nawet z nich nic nie zebrałam, bo to bez sensu. Pod starym wiatrakiem, no zaraz będziemy na miejscu. Tutaj u pszczelarza raczej nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj jest w ogóle też jaskinia z orkami niedaleko. Tak by the way. Okej, stary wiatrak, tak? No to jesteśmy w sumie na miejscu. Już go widzę tutaj. No, nie wydaje mi się, żeby nam poszło sprawnie. Jesteś gotowy na śmierć? Co? Nie zamierzam dziś umierać. No właśnie. Wiedziałeś, ilu ich jest? Ola, gwardzisto, zapominasz się. Każdy z nas jest wart przynajmniej 10 orków. Pokonamy ich. Masz rację. Zaczynajmy. Oby tylko reszta wytrzymała. No, reszta to nie wytrzyma. Ty i ja wytrzymamy na luzie, ale reszta to nie będzie nic dobrego. Weź, stary, poczekaj chwilę, bo ja się muszę napić do końca. A, bo oni już se pognali. No to miło. O, jasny pierzyn. O Boże.
to faktycznie nie będzie nic dobrego, ale że sobie taką zwykłą farmę wzięli, no nie? W sumie, no ja rozumiem, tutaj jest stricte od strony morza przypływ. Okej, okay, widzę, że coś się dzieje. Jeszcze jeden parcywy stwór załatwiony. Dobra. Tam! To jeszcze jedno z tych... Pomogę ich, im z tą elitą. Jeszcze jeden parszywy stwór. Naprawdę jest ich tutaj dużo. Oni sobie tutaj dosłownie rozbili taki obóz, że cholera jasna. Za elitę jest 600 expa w ogóle. No, zaraz będziemy mieli znowu kolejny poziom. Dobra, panowie. Eurik, czy ciebie pogięło? Jeszcze jeden parszywy stwór. Dobra. Jest ich tu więcej. Tam jest szaman, który właśnie miałam powiedzieć, że zaraz się weźmie pewnie. Dobra. Bo ten szaman chyba będzie chciał prędzej mnie bić. Cześć. Dobra. Okej, no nie ma takiej tragedii. Dobra, tu jest kolejny. Nie widzę żadnego herszta, także raczej jesteśmy na chwilowo wygranej pozycji. Tu jest dopiero rozruba. Marvin, dzięki. Co tu się dzieje? Ale rzeźnia. Dobra, gwardziści sobie jakoś nawet radzą. Ja pierdykam. O, ja... O, kurwa. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ten ork elita jest mój. Dobra, bo nie mam kogo lać. Ale rozpierducha. Eurik ma 0 HP. A, tu jest pan Herszt. Lepiej najpierw elitę bić. Jak widzicie, tu wszyscy sobie nawzajem pomagają. To jest naprawdę zajebista sprawa. Ktoś zginął. Chyba zabili Herszta. A tam jakaś elita nie była przypadkiem? Odłóż broni. Ja ci dam, chłopie, odłóż broń. Witam pana orka elitę. No. Super. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Tutaj już jest bezpiecznie, na to wygląda. Huxley też ma 0 HP. Inos jest z nami. Zwyciężyliśmy. No prawie. Myślisz, że teraz Archolos będzie bezpieczne? No, przynajmniej na jakiś czas. Skoro spotkali się z silnym oporem, dwa razy zastanowią się, nim spróbują po raz kolejny. Mhm. Jeśli chodzi o ciebie, to wiszę ci skrzynkę piwa. Grayson dobrze zrobił, zatrudniając cię. Cieszę się, że przyjdzie mi mieć takiego kompana. A, właśnie. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyś poinformował Graysona o tym, co tu zaszło. Mhm. A ja muszę się napić. No nie dziwię ci się. Ja też się muszę napić. Tu jeszcze, jak widzicie, jest rozpierducha. Tu goniec Araxos nie żyje. Tu jeszcze jest parę orków. O matulu. Zapraszam. Nie, ta elita tu jeszcze przyszła mi przypierdolić. Och, cholera. Och, cholera jasna. Nie przeżyjemy tego. No, jasne, że nie. Nie wiem, gdzie się zapisałam. Czy po tej całej bitce, czy jeszcze w czasie. Ale chyba mam nadzieję, że się zapisałam od razu po wybiciu tych orków. No nie wiem, zobaczymy za chwilę. Jak nie, no to będziemy musieli na nowo jeszcze raz odbyć to wszystko. I myślę, że no ruszymy do Graysona po nagrodę. No teraz to już naprawdę chyba nam zaufał i chyba naprawdę, wiecie, w jego oczach no zasłużyliśmy na to wszystko. No nie wiem, gdzie się zapisałam.
Błagam, powiedzcie mi... Jeszcze jeden parszywy stwór. Ja pierdolę, ja się nie umiem zapisywać, nie? Odłóż broni. Kto normalny po takiej wielkiej bitce się nie zapisuje? Spotkamy się, jak tu wszyscy będą leżeć. Okej, moi drodzy, jestem już po wybiciu tych monstrów. Trochę mi się teraz bardziej oberwało, bo bardziej jakby agro przeszło na mnie. Jeszcze ich tutaj parę zostało, ale widzę, że nasi panowie będą obok nich przechodzić, więc jest szansa, że ich wybijemy. No i będziemy ruszać już za chwilę tam, gdzie należy. Czy orkowie się na nich rzucą? Nie. Widzę, że tak nie za bardzo. Dobra, no to my też spadamy. Już tych niedobitków może nie będziemy ruszać, chociaż to jest biegający exp. Fajnie by było w sumie. Cześć, pan kusznik. No tu była elita, co nie? Ja bym sobie chętnie zabiła tę elitę. Tylko wiecie, trzeba się zapisać, bo ja nie wiem, jak tutaj zareagują tamci, którzy są dalej. Bo ta elita się rzuciła razem z nimi wcześniej. Także warto się zapisywać i spróbować. No, wszyscy się na mnie rzucą. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzę. Oj, dobra. Dobra, ja sobie dam spokój, wiecie? Dam sobie spokój, bo to po prostu nie ma sensu. Niech ci orkowie sobie tutaj żyją. To już są takie niedobitki. Ważne, że Herst nie żyje, że ja na razie nie mam ochoty tutaj siedzieć i wybijać tych resztek. Jak będą mi potem przeszkadzać, to się ich oczywiście wybije, a nie teraz. A tymczasem już nie przedłużajmy dalej, tylko po prostu chodźmy oddać to, co trzeba. Czyli wracamy jak najszybciej do jakiegoś gońca Araxos. Tylko teraz pytanie, gdzie jest Grayson? Zaraz sobie też zobaczę w dzienniku, gdzie on jest. I zobaczymy. Tak się zastanawiam. Bo chcę jeszcze tą sprawę z tym wujem zrobić. Zobaczyć, czy faktycznie go nie ma w karczmie u Helgi. Czy faktycznie zostawił nam jakąś notatkę. Także zobaczymy. Tymczasem wracamy. Myślę sobie, gdzie będzie tutaj najbliżej. Z jednej strony możemy też równie dobrze tepnąć się z Vardal, tylko tak, gdzie on jest? Orkowa zaraza. Grayson musi się dowiedzieć. Musimy iść do ratusza, no to akurat. Byśmy się tepnęli do naszego domu, a tutaj najbliżej będzie z Vardal. Z tego kręgu, który sobie odblokowaliśmy niedawno. Znaczy niedawno. Dużo odcinków temu, tak naprawdę. Ja mam wpis teraz, no nie? Ach, bo my musimy dogonić tych. Dobra, nie chciałam tutaj zaczynać fabularnego tego. Oni pewnie już pod całą twierdzą Vardal stoją, coś czuję. A my idziemy... do kręgu teleportacyjnego. Który jest tutaj na górze. No, wiadomo, wszystko tutaj już jest wybite, niczego już tutaj nie ma. My możemy się na spokojnie tepnąć. Wybierz lokację, weźmy się do naszego domu w Starym Mieście. No i pięknie. Spoko. Muszę sobie kupić kącik łuczarza. Cześć, Luna. Mój piesus. Dobra, akurat jesteśmy niedaleko w sumie, możemy sobie... O matko, ale mi nie zakręciło, halo. Chciałam się przejść tędy, bo będzie dużo szybciej niż naokoło. Mam nadzieję, że jest w ratuszu, bo szczerze mówiąc nie chcę mi się teraz stąd biec na przykład do Kaleba. Matko, dlaczego mi tak tnie momentami tę grę, że nic nie widzę? Się musi wczytać cały obszar, za dużo tego wszystkiego. Okej, okay, Grayson powinien być na górze, jeżeli jest w ratuszu. Jakie przynosisz wieści? Orkowi przywódcy nie żyją, a my odzyskaliśmy farmę Bermara. Widzisz, mamy wszystko pod kontrolą. Nie ma czego się bać. Pozwolisz, że dokończymy rozmowę później? Muszę omówić pewne sprawy z Marwinem.
Inosie, dzięki ci po stokroć. Bałem się, że coś może pójść nie po naszej myśli. Marwinie, w imieniu króla Robara II, dziękuję ci za wierną służbę. Przyjmij tę nagrodę w złocie, jako skromny wyraz wdzięczności. I pamiętaj, to dopiero początek. No, dobrze. Początek? Król niedługo dowie się o tym, co tu zaszło. Muszę zadbać, by otrzymał te informacje w stosowny sposób. Rozumiem, że masz dla mnie kolejne zadanie. Nie, Marwin. Dowiodłeś swojej wartości z nawiązką. Nadszedł czas, bym dotrzymał danego ci słowa. Mój czas na Archolos powoli dobiega końca. Muszę wracać na kontynent. Obiecałem, że wezmę cię ze sobą, ale oferta uległa zmianie. Co, proszę? Nie gorączkuj się. Wyruszysz z nami. Gdy dotrzemy do stolicy, zostaniesz wcielony do Gwardii Królewskiej. Zadbam o to, by było to przyjęcie bardzo uroczyste. Być może uda mi się namówić samego króla, żeby nadał ci tytuł. To znacznie więcej niż oczekiwałem. Za to w pełni na to zasłużyłeś. Będę spał znacznie spokojniej, jeśli dołączysz do moich ludzi. Mając więcej takich jak ty w szeregach, bez wątpienia wygramy wojnę. Wiem, że współpraca z poprzednim pracodawcą nie poszła po twojej myśli. Dlatego nie będę czekał na formalności i wręczę ci pancerz gwardzisty już teraz. Noś go z dumą. Dziękuję. Kiedy wyruszamy? Gdy tylko Huxley uwinie się z ostatnią rzeczą, jaką mam tu do załatwienia. Z uwagi na twój konflikt z Volkerem, chciałbym, abyś trzymał głowę nisko i nie prowokował ani jego, ani jego ludzi. Nadszedł czas twojego odpoczynku. Ciesz się życiem, póki to możliwe. Na kontynencie czeka nas dużo pracy. Gdy nadejdzie czas, moi ludzie poinformują cię o konieczności pakowania manatków. No i na koniec, gratuluję, Marwin. Dziękuję, wasza ekscelencjo. Przez parę ostatnich dni pracowałeś dla dobra całego Królestwa Myrtany. Wykazałeś się sprytem, odwagą i troską o ojczyznę. Porozmawiam z Volkerem o sprawie twego brata. Wróć do mnie za jakiś czas, a powinienem mieć dla ciebie odpowiedzi. No kurczę, dzięki. W służbie jego królewskiej mości zadanie się wykonało. Jak ta zbroja wygląda? Moi drodzy, bo ja jestem teraz okurna. Ale zajebisty pancerz, coś czuję, że jeszcze możemy go nawet ulepszyć. Wow. No to naprawdę zrobiło się ciekawie. Wiecie co? Chodźmy, skoczmy ulepszyć ten pancerz może. Bo jesteśmy niedaleko tutaj pana płatnerza, więc on powinien mi ten pancerzyk jeszcze dokoksić, a byłoby to naprawdę mraśne. Wiecie co, zaryzykuję i wyjdę tędy, żebyśmy tak przeszli obok willi. Czy się coś stanie? Nie, bo tutaj są gwardziści. Ja też jestem oczywiście gwardzistą. Ci ludzie nie mogą mi niczego zrobić. Nie w mieście. Dobra, chodźmy w takim razie ulepszyć sobie zbroję i potem pójdziemy do Helgi, do portu. Bo jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda. No, mam nadzieję, że będę mogła ulepszyć pancerz, ale raczej powinnam. Chyba, że to musi mi tylko ten ulepszyć. Hej! O, mogę ulepszyć. No jasne. To mniej niż chciałem. Jak to? Nie mówcie mi, że bryłek złota nie mam. Powaga, nie mam bryłek złota? W ogóle? Trzeba iść do kopalni królewskiej wykopać. Dobra, to pójdziemy. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj idziemy do Helgi. Jeszcze na koniec. Muszę kawałek filmu wyciąć, bo oczywiście raz zginęłam bardzo niefortunnie, także bez sensu by to było, żebyśmy tak marnowali czas w momencie, gdy i tak nic mi nie wyszło z tego. Przejdźmy się tędy. Będę się czuła bezpieczniej, że nie błądzę. I przez balkonik trochę się
Nawet się nie pobijałam. Okej. Dobra, chodźmy więc. Na razie, na samym początku chyba do pokoju, gdzie jest wujo. Przynajmniej gdzie powinien być, a później do Helgi. Tutaj też dużo... Uważaj, ten facet jest jakiś szalony. O co chodzi? Duży Ben! Hej, ty! Cześć, Benik! Ben, co tu robisz? Miałem już dość tego obrzydliwego bagna, więc przeniosłem się tutaj. Ci idioci tutaj boją się mnie jeszcze bardziej niż tamci z przystani. Dziwisz się? Oj, fajnie. W ogóle podobno Bena możemy wziąć na wyprawę do Vardal, więc ja jak najbardziej go wezmę, skoro żyje. Skoro go nie zabiłam. Dobra, wchodzimy wyżej. Drzwi są oczywiście otwarte, ale z tego co kojarzę, naszego wuja nie będzie tutaj. Mam własne zdanie na ten temat. Jest. Notatka od Kurta. Sprawdźmy. Notatka od Kurta. Mamy. Marvin, musiałem zająć się pewnymi sprawami. Gdy wrócę do karczmy, to poślę po ciebie gońca. Kurt. Możemy teraz iść do Helgi i zapytać, z tego co mi się wydaje. I niemal pracuję przez cały dzień. Tak się ponoć dowiedziałam. Gdzieś tam niestety, wiecie, właśnie o to chodzi, że spoilery niestety uderzają, kiedy ogrywa się po tak długim czasie takiego moda na takim etapie. No to wiadomo, że nie ma co się zastanawiać. Pytaj o co? Widziałaś ostatnio Kurta? Był tutaj dobrych kilka dni temu. Jeśli go spotkasz, to powiedz mu, że złoto na opłacenie pokoju powoli się kończy. Prawie bym zapomniała. Prosił też, żebym ci to przekazała. List od Kurta. Marvin, wygląda na to, że nie będzie mnie trochę dłużej niż początkowo myślałem. Jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, to będę miał dla ciebie dobre wieści. Uważaj na siebie i nie zrób nic głupiego pod moją nieobecność. Kurt. Mamy jakieś informacje? Nie. Ale z tego, co się orientuję, powinniśmy teraz udać się do kanałów i sprawdzić co nieco w tamtym miejscu. Więc zróbmy to. Zaryzykujmy swoją głowę po raz kolejny i zmierzmy się z mrocznymi kanałami. Marvin, no przecież stoisz przed zejściem. No, dziękuję. Odpalamy pochodnie i wchodzimy. Nie wiem, czy coś się tutaj nowego porozpiło w tych kanałach. Natomiast się tutaj przejdziemy. Jak pamiętacie, te miejsca są strasznie, strasznie creepy. Ale, no, musimy się zmierzyć z nimi po raz kolejny. Dobra, wezmę sobie windę. Niech będzie. Nie będę skakać, bo to nie ma sensu. Już zapomniałam, jakie te kanały są okropne. Najgorsze są te krzyki tej kobiety, które tutaj słychać w tych kanałach. No dobra, to przejdziemy się po całych. Panowie, z wami naprawdę nic nie można... No nie, nie można. No dobra. Tutaj chyba była ślepa po tej stronie. Albo i nie była. Właśnie o tej kobiecie mówiłam. Tutaj są tak dziwne dźwięki w tych kanałach, że naprawdę. Ale raczej nic tutaj nie ma. Już jeżeli chodzi o jakieś potwory czy coś w tym stylu. Chyba. Tak czy inaczej, miejsce jest cholernie creepy. Ogólnie kroniki są dosyć creepy modyfikacją, jeżeli chodzi o takie miejsca.
No te wszystkie zwłoki to już badaliśmy, więc nie ma sensu tego robić ponownie. Mamy też na wszelki wypadek mapy, więc jeżeli się zgubię, to oczywiście możemy skorzystać. Chociaż jak na razie całkiem dobrze sobie radzę. W sumie to wolę sobie spacerować po tych kanałach, niżeli skakać. O cholera, oślepiony! Co jest grane? Czemu tutaj jakiś oślepiony gościu biegał? A mnie ciary takie przeszły, wiecie? Holender. Dobra, no musimy zbadać te kanały całe. Czy mi się to podoba, czy nie. Także no. Spacerujmy. Mniej więcej kojarzę tutaj te ścieżki, jak tutaj się chodzi. Ale to tak wiecie, pi razy drzwi, no nie? Tak, znowu słychać panią. Zwłoki, niezwłoki. Nie wiem, czy to jest prawda, że spotkamy wujka w kanałach. Ale no, trzeba się tutaj rozejrzeć po prostu. Jeżeli faktycznie... Dobra, mogę przejść oczywiście na drugą stronę, ale zanim to zrobię, to chciałabym tutaj sprawdzić, czy na pewno nie ma nic. Tutaj też jest światło. Bo tu mamy wyjście chyba. No. Masakra, naprawdę, kanały. Kurwa mać, zwłoki... Spoczywaj w pokoju. O matko. Mamy wyrwane kartki z dziennika. Naprawdę. No, spodziewałam się wszystkiego, ale nie tego, że znajdę jego zwłoki. Zaraz oczywiście sobie przeczytamy wszystko. Ale najpierw wyjeżdżamy na górę. Ej, no naprawdę, spodziewałam się wszystkiego, ale nie, że znajdę jego zwłoki. Masakra. Nie wiem, zaraz przeczytamy notki, tylko wyjedziemy. Tak jak mówię, nie chcę w tych ciemnościach zostawać i tutaj tego czytać. Lepiej będzie i bezpieczniej, żeby stąd po prostu wyjść. Tylko teraz tak, w którą stronę było wyjście? Wiecie co, chyba jednak musimy odpalić w tym wypadku mapę kanałów, bo... Tutaj na wprost raczej nie, tutaj? Nie, w przeciwną stronę, dobra. To powinniśmy móc tędy wyjść, chyba że tutaj był ten kołowrót zawalony. Czy nie? Czy to nie było to miejsce? Tu? A, wyjdziemy tędy. Dobra, w sumie możemy wyjść tędy. Nie przeszkadza mi wyjście tutaj na zewnątrz. Dobra, zaraz przeczytamy notatki. No nie wiem, nie spotkało go nic dobrego raczej. Także, no nie wiem. Nie wiem, czy dało się go uratować. Wydaje mi się, że się dało. Nie wiem, dlaczego u mnie zginął. Cholera jedna wie. Wiecie, tak zerkłam na te zwłoki i tak patrzę, w sumie podobny. I tak nagle podpisano zwłoki Kurta. No, spodziewałam się naprawdę wszystkiego. Ale nie czegoś takiego. Ogólnie to, moi drodzy, w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniem związanym z zamykaniem interesu przez Lorenzo. Dobra, możemy, myślę, teraz przeczytać te notki. Strona z dziennika 1. Kartka. Skąd oni do licha się tutaj wzięli? Chyba sam Beliar zesłał mi ich tu na złość. Sam nie wiem, sam nie mam za co żyć, a jeszcze inni muszą się zajmować jeszcze nimi. Ten Jorn bez przerwy coś bredzi. Trucizna krwiopijcy chyba zupełnie odbiera mu rozum. Gada coś o jakimś amulecie matki i pierścieniu z akwamarynem. Może ma przy sobie którąś z tych błyskotek? Gdyby udało mi się ją sprzedać, mógłbym wyjść z zyskiem z tego zajścia.
amuletu ani śladu, ale znalazłem przy nim jakiś ciekawy pierścień. Sam Adanos musi mi dzisiaj błogosławić, bo ten cały akwamaryn to chyba jeden z niebieskich kamyków, które kolekcjonuje lichwiarz. Muszę mu o tym powiedzieć, z pewnością będzie zadowolony, a zadowolony lichwiarz to kilka pokaźnych sakiewek w mojej kieszeni. Nie, naprawdę lichwiarz go... Kurt wydał Jorna lichwiarzowi? Nie dość, że wziąłem ich pod mój dach, to jeszcze ośmielają się podkradać mi moje odłożone na specjalną okazję wino? Człowiek na chwilę wyjdzie do miasta, oni upijają się jak świnie. Widać, jaki ojciec, tacy synowie. Dobrze, że za informację o tym pierścieniu lichwiarz sporo mi zapłacił. Niech już się Jorn z nim targuje, skoro opłacił jakoś przeprawę u piratów, to może i na sprzedaży tego rupicie się jakoś dorobi. Wtedy ja, jako dobry wuj, chętnie policzę mu coś za prowizję. Cholera, to nie tak miało być. Przecież mieli dobić targu, tymczasem Jorn zniknął. Mam tylko nadzieję, że nie zaczął pyskować ludziom lichwiarza. On z tą swoją niewyparzoną gębą. Muszę jak najszybciej porozmawiać z lichwiarzem i próbować go przeprosić, oby nie było za późno. O cholera. Volker był dziś wyjątkowo miły. 4000 expa za to dostałam. Jeśli nie wie, jak z nim rozmawiać, to rzeczywiście można się czegoś dojść. Facet musi mieć więcej złota niż sam król. Zaproponował mi dostęp do domu w mieście portowym na czas wyjaśnienia całej sprawy. To się nazywa hojność. Oby tylko z Jornem szybko doszli do porozumienia, bo jeszcze ten głupek Marvin pogorszy sytuację. Chłopek chyba musiał upaść na głowie w dzieciństwie, bo dziwadło z niego straszliwe. Najgorsze jest to, że wszędzie próbuje węszyć i szukać tych jego dowodów. Takimi sprawami powinni zajmować się dorośli. Jeszcze kilka dni, a cała sprawa się wyjaśni. Lichwiarz w końcu się odezwał. Podobno ostatecznie dogadali się z Jornem. Cholera, ten pierścień naprawdę musiał być bardzo cenny dla lichwiarza. Tak czy inaczej obiecali, że dziś będę mógł spotkać się ponownie z Jornem i spokojnie wrócę do wioski. Niech tylko Marvin to usłyszy. Nie wierzył, że wuj da rady to wszystko sam załatwić. Bez straży, bez straszliwego, bez starszego, bez gubernatora. Ja to jednak jestem Kurt. Ten Kurt. Oh, ja pierdolę. Wy wiecie, co on zrobił, prawda? Z tych notek, z tego wszystkiego, nagle wychodzi na to, że... po prostu... Kurt znalazł jego pierścień z akwamarynem. Czyli faktycznie Jorn należał do wodnego kręgu. I się dopiero narobiło problemów. Ja pierdykam, no naprawdę, po prostu... nie wierzę w to. Jorn zginął i zaginął przez wuja. Przez jego pazerność i przez jego chciwość. Wystarczyło, żeby powiedział, że nas nie chce w tej zakichanej wiosce. No to jest po prostu nieprawdopodobne. Po prostu nieprawdopodobne, nie? Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Po prostu jest mi... jak Kurt mógł to zrobić? No jak? To wszystko przez niego. Jorn należał do wodnego kręgu, ten znalazł jego pierścień i lichwiarz go porwał, no bo przecież wywrotowcy to wodny krąg. Matko i córko, naprawdę po prostu słów mi brak. Ja w ogóle nie wiem, aha, wiem. Dobra, do kapliczki nosa. Moi drodzy, no plot twist jest ogromny. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. My w kolejnym odcinku zaczniemy od rozmowy z Pablo, który zaproponował nam pomoc w naszym zakończeniu, naszym kończeniu interesów. Więc od tego zaczniemy. Cóż, jestem trochę wkurzona tym całym zajściem, tym jak to wszystko wyszło, no ale dobra. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!